przyzwoitym poziomie potrzebne są na to bardzo duże fundusze. Fundusze należy pozyskiwać od ludzi, od firm sprzyjających nam, które współpracują z nami i którym jest na sercu leży praca z młodzieżą, z wędkarstwem i ogólnie z ochroną środowiska. Głównym sponsorem naszej olimpiady jest Energa Spółka Akcyjna w Gdańsku. Widzimy tutaj dookoła ich banery, balon. Oni naprawdę już po raz drugi wspierają nas jako organizatorów. Dzięki staraniom Komisji Mediów i Promocji Wędkarstwa PZW pozyskaliśmy również sponsora firmę Mikado, Abramis. Fundatorem upominków jest również Centrum Wędkarstwa, które mieści się w Gdańsku, również w Warszawie. Dziękujemy właścicielom ośrodka przy Staniu Kostka, na której terenie właśnie gościmy. Dziękujemy pani dyrektor szkoły w Świbnie, pani Sławomirze Suskiej, za to, że udostępniła nam nieodpłatnie boisko, na którym odbywały się konkursy sprawnościowe. Pan sołtys Wiślinki już od wielu lat jest również wielkim wspomagającym człowiekiem nasze imprezy. Podziękowania należą się również bardzo gorące sędziom głównym Krzysztofowi Chwastek, Henryk Barański, Benedykt Szachraj i ogólnie sędziom sektorowym. Chcę również podziękować tutaj ekipie technicznej, która po prostu wykonywała te prace w tle, które ułatwiają nam i doprowadzają do szczęśliwego zakończenia tej imprezy, ale są mało widoczni. Podziękowania wielkie składam również zarządowi Okręgu PZW w Gdańsku pod przewodnictwem prezesa Stanisława Lisaka. Bez decyzji prezesa i zarządu nie można by było gościć tutaj was na naszym terenie. Jak również podziękowania pracownikom Biura Zarządu Okręgu. Pani Ilona Karkocka, dziękuję pięknie. I dyrektor biura Edward Giera. Chcę powiedzieć jeszcze, że te imprezy, które odbywają się w tych cyklicznie w trzech miastach w ciągu roku, przynoszą olbrzymie efekty w postaci sukcesów sportowych. Wśród nas są ludzie, którzy gdzieś tam na pewno pierwszy raz zaistnieli na olimpiadzie, a dzisiaj może się tytułować Olaf Michalik drugim wicemistrzem świata w castingu. Pokaż się, Olaf. Robert Mirek, mistrz Polski w trójboju rzutowym kadetów i drugi wicemistrz Polski w pławiku kadetów. To są ludzie, którzy w przyszłości na pewno jeszcze, o których jeszcze w przyszłości jeszcze dużo usłyszymy dobrego. Teraz poproszę o zabranie słowa. Aha, no tak. Były wydrukowane. Teraz poproszę Krzysztofa Chwastka o złożenie meldunku panu prezesowi dotyczące ogłoszenia wyników. Proszę.